Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Tribal Games i witam was w kolejnym odcinku z Horizont Zero Dawn. Góra, która upadła. To jest nasza misja. Musimy się dostać na szczyt tamtej gdzieś góry. Musimy udać się do kanionu góry 3. Prawdopodobnie to jest ścieżka, którą będziemy teraz podążać, by się tam dostać. Witaj, mój wierzchowcu. Okej, możemy trochę sobie maszynu pozbierać, ale mimo wszystko widzę, że mamy całkiem sporą ilość maszyny. Tam mamy mękacza. Nie tylko. Okej, ruszamy. Niekoniecznie z nimi chcemy akurat w tym momencie walczyć. Druga sprawa, nie wiadomo jak daleko będziemy w stanie naszym tutaj wierzchowcem przedostać się na górę. Nie wiem, czy też dobrze... Droga na górę będzie trudna. Dzikie maszyny grasują na każdym stopniu podejścia. Więcej skażonych? Nie skażonych, ale nie będą tolerować obecności ludzi. To chyba nic dziwnego. No właśnie. Czy ja dobrze idę, nie? To jest pytanie. Znaczy nie wydaje mi się, że ja tędy wejdę. To najwyżej kawałek gdzieś tam przejdziemy, ale to będzie wszystko. Bo mogę zdążyć gdzieś spać, bo poszedłem niedobrze. Zdecydowanie jest to zła droga. Dobra, ale chyba trafiliśmy już na odpowiednią ścieżkę. Ten wodospad mnie zmylił. Nie ma bata. Mamy ognisko. Mamy jakiś fajny kuferek. Czyli co, wspinaczka? Jeszcze więcej wspinaczki. Kurde, myślałem, że już spadnę. No ale teraz spadłem. I co teraz? Jest jakaś możliwość wejścia? Rozpadłem na tą półkę? No nie widzę żadnej możliwości wejścia dalej. Czysto teoretycznie powinien spaść na dół. O tym mówiłem. Nie widzę dalej wejścia na dół. Ogólnie chyba tutaj spaść nie powinienem. A jak już spadnę, to powinien spaść niżej. Żeby ponownie wejść wyżej. Tak czasem bywa. Doskoczyliśmy i to jest mega. Idziemy wyżej. Nękacze na widoku. Czujki po drugiej stronie. Myślę, że z nękaczami sobie poradzimy.
czujki oczywiście też nie są jakimś większym problemem dla nas. Pożywne. Jakaś czujka nas atakuje. A, są strony. A nie, patrz, to nękacz był. Obstawiałem, że to była czujka, ale to był nękacz, którego i tak naprawdę bardzo szybko udało nam się powalić. A więc pozbierajmy wszystko to, co może nam się tutaj jeszcze przydać. Zabieram to ze sobą. Jasne, bierz. Musimy zdecydowanie dostać się wyżej. Oczywiście mamy tutaj tyle miejsca, że mogliśmy tych walk wszystkich uniknąć i sobie przejść na spokojnie. Okruchy metalu. Ale korzystaj z tych udogodnień. Wydaje im się, że strzegą dalej. Nie sądzę, aby w ogóle myślały. To raczej instynkt wabiący do jej grobu. Udało się oczyścić ten teren. Śnieg wziął te krainy w posiadanie. Taki klimat.
Czyli co, pomału się zbliżamy. Szukamy oczywiście miejsc, gdzie można się wspinać. Oczywiście będzie zbyt prosto. Jestem już w moim miejscu. Tak jest. Okej, użyjemy może tutaj strzału bliskich. Zawsze trochę nam one pomogą. Na szczęście udało go się szybko powalić. No ale nie mówiąc, naprawdę bardzo dużo strzał tutaj w niego musieliśmy wyczerpać. No tak. Idź do ruin Gai 1. Czemu ruiny Gaia 1? Może się o tym przekonamy. Mamy tutaj jakieś potężne jakby światło. Ofiara Gai to spowodowała. Strzaskała wnętrze góry jak skorupka jajka. Tak, tak. Teraz szybko. Przygotowałem ci drogę, Aloy. A więc byłeś tu już? Tak jakby. Zobaczysz. No okej, skoro przygotowałeś mi drogę, no to będziemy mieli troszkę łatwiej. Przygotowałeś dla mnie ścieżkę do wspinaczki, jednocześnie zostawiając do pokonania armię maszyn? A odkąd maszyny są dla ciebie przeszkodą? Gdybyś potrafiła latać, nie zawracałbym sobie głowy podejściem. No tak, można powiedzieć. Nie patrz w dół, nie patrz. Cholera. Spojrzałem w dół. Dobra. No, Simon, miałeś co robić, trzeba ci przyznać. Właśnie w takim miejscu spodziewałam się ciebie znaleźć, Silence. Dziękuję. To jeden z wielu warsztatów, jakie zbudowałem przez lata. No proszę. Latami próbowałem przejść przez ten włas. Wierciłem, wysadzałem, podpalałem. Ale ty chyba nie będziesz mieć z tym kłopotu. Mówisz, jakbyś oczekiwał przeprosin. Skądże? Po prostu nie przyszło mi do głowy, że nie chodzi o siłę, a o klucz. W formie człowieka. Zabrakło mi wyobraźni. Tobie wręcz przeciwnie. Gaia powiedziała, że możemy ją jakoś odtworzyć, ale widząc te zniszczenia, nie mam pojęcia jak. Powiedziała, że naprawę będzie można podjąć dopiero po zniszczeniu Hadesa. Miała rację. Odbudowany system terraformowania mógłby posłużyć Hadesowi jako broń. Dzięki poświęceniu Gai musiał poszukać innych metod. Ale myślisz, że odtworzenie Gai jest w ogóle możliwe? Wiesz, do czego zdolne są kotły.
mogą stworzyć każdą technologię potrzebną do budowy maszyny. Na tej samej zasadzie powinny być zdolne do odtworzenia technologii potrzebnej do rekonstrukcji Gai. To trwałoby lata, a nam niestety pozostały już tylko godziny. Chyba spędziłeś tu sporo czasu. 19 lat temu góra zniszczył ogromny wybuch. Twoje narodziny, śmierć Gai. Odgłos było słychać aż we Włości. Popiół zaciemnił niebo. W południku składali się w pół, próbując wytłumaczyć ten znak. Krater płonął tygodniami, ale gdy ostygł, byłem pierwszym, który zobaczył, co w nim jest. Z czasem maszyny zwarły szeregi, aby go strzec. To dobrze. Nikt tam później nie chodził. Oprócz mnie. Myślałam, że chciałbyś tu być. Naprawdę tu być. Po co? Moja obecność nie jest konieczna. Nie potrzebujesz pomocy, by przejść przez te drzwi. To ty przyszłaś na świat w tym celu, nie ja. Chyba już tam pójdę. Tak. Gdy znajdziesz główne obejście, zyskasz możliwość pokonania Hadesa, Aloy. Wszystko zależy od ciebie. Okej. Tożsamość genetyczna potwierdzona. Autoryzacja wejścia. Witam, doktor Sobek. Może panie kontynuować? Dziękuję za pozwolenie. Patrz pod nogi. No faktycznie, wysoko. Oj, to mi kosztowało trochę zdrowia. No i schodzimy niżej. Chyba powinnam iść tędy. Chyba tak. Wow. To może być, że się lekko przeraziłem. Trzymało się tak przez 19 lat, prawda? No cóż. Nie odpowiadaj. Dobrze, że już po wszystkim. No, tego jeszcze nie wiemy. Raz do góry, prawda? Chyba tak. To tutaj musieli mieszkać. Niewiele z tego zostało. Kiedyś było ogrodzone przez kamień i metal. Nie wiem, czy dobrze idziemy, ale idziemy. Izba Elizabeth. Wiedziałam. Nie miała nawet możliwości się rozpakować. Tu są jej dzienniki. Dzienniki Elizabeth. Wszystkie zniszczone? Przeskanuj je. Focus może je odtworzyć, ale ten proces jest powolny. Uważamy Focus za potężne urządzenie, ale jego silnik jest mały i ograniczony. Ile to zajmie? Dni, tygodnie, lata. Skup się na likwidacji Hadesa i zapewnimy nam przyszłości, a może dożyjesz chwili, kiedy je usłyszysz. Okej, czyli zostały zeskanowane. Możemy iść dalej. A, czyli że tutaj.
Elizabeth. Co my tu mamy? Co to jest? Mówi Charles Ronson. Zapisuję te 6 godzin po ostatecznym uruchomieniu Gai 1. Dziś rano zawiodła plomba gniazda dostępu. Zaprojektowano je tak, by zamykały się, zostawiając szczelinę mniejszą niż 2 mm. Ta jednak zostawiła odstęp 10 mm. Dość, by przepuścić sygnatury energetyczne. Dość, by Rui wykrył tę placówkę. Dość, by Gaia została odkryta i zniszczona. Dość, by zniszczyć przyszłość, na którą tak ciężko pracowaliśmy. Chyba, że ktoś ręcznie poruszy serwomechanizmy włazu. Od zewnątrz. Przełączam się na nagranie zdarzenia. Ja na pewno tam nie idę. Nie na to się pisałem, o nie. Albo zaraz kogoś poślemy, albo to wszystko było na nic. To Liz powinna decydować. Do kiedy zamierza się tutaj zjawić? Miało być 5 minut. Nie myślisz, że... O nie. W porządku. Wszystko gotowe. Gaia? Zamknięcie na 1,4 mm potwierdzone. Elizabeth, nie! Znajdziemy sposób, by cię zabrać. Nie ma mowy, Rui jest za blisko. Naprawdę, nie trzeba. Gaia gotowa. Od tej pory ona zajmie się wszystkim. Nie w ten sposób. Przecież rozmawialiśmy. Przecież mnie znacie. Nie jestem w tym dobra. Nie lubię pożegnań, więc... Daj mi spokój. No to... Powodzenia, Liz. No i... Do zobaczenia. Tak. Uważajcie na siebie. Liz. Wszystko w porządku. Idę do domu. Żegnajcie. To była ostatnia transmisja Elizabeth Sobek. Oddała wszystko dla ratowania życia na planecie. Odtąd jesteśmy jej dłużnikami. Umówmy z Silence'em. Aloy? Ona odeszła. Naprawdę. Wiesz, że nie mogła przeżyć, Aloy. Ale było naprawdę... wybitną kobietą. Podczas gdy inni się spierali, wzięła sprawy w swoje ręce. To podobne do niej. Była od nich lepsza. Nie o to mi chodziło. Ale była. Nie bój się tego przyznać. Możesz choć na jedną chwilę przestać kalkulować i pozwolić sobie czuć... Poświęciła się dla przyjaciół, dla przyszłości, dla życia na Ziemi. Nie wyzwala to w tobie emocji? Takie współczucie? Próbujesz przypisać jej decyzji jakieś magiczne cechy. To był racjonalny wybór, a nie oparty na sentymentach. Mylisz się. Wiedziała, że nie wystarczy, żeby Gaia umiała myśleć. Ona nauczyła ją czuć. Poświęcić się, wierzyć w życie, dbać na tyle, żeby walczyć w obliczu beznadziei. Gdyby nie te sentymenty, nie byłoby życia na Ziemi. Ty i ja nie przyszlibyśmy na świat. Twój argument jest słuszny. Bardzo mi przykro. Aloy. Powiedziała, że chce do domu. Może... Co? Nic. Czas ruszać. Okej, możemy zeskanować. Tu kilka dźwięków. Nie spodobałoby ci się to, Liz, ale napisałem mowę pogrzebową. Na pewno nie będziemy jej słuchać. Musiałem spróbować. Słuchaj, Liz. Byłaś w porządku, dziewczyna. Cześć, Liz. Wiem, że nie możesz mnie słyszeć. Dobra, słuchać mów pożegnalnych nie będziemy. Ale za to ruszamy dalej.
Tu jest inny fragment z tyłu krateru. Wygląda na to, że przetrwał wybuch. Bo był pancerny. Znalazłaś sterownię. Już idę. Musimy się dostać do tej części. Kiedy otworzyłam głaz, wessało powietrze z tej strony. Bo w komorze nie było powietrza. Ale alfy tam były. No się dowiemy. Główne sterowanie nie działa. Dostęp alfa nieaktywny. Co to do diabła jest dostęp omega? O nie. Grupo alfa. To bardzo trudne, ale posłuchajcie mnie. Okej? Okay? To jest ważna sprawa. Długo o tym myślałem. No bo... ja... proszę, nie logujcie się do systemu, okej? Okay? No bo chodzi o to, że... macie się nie logować do cholernego systemu! Chodzi o to, że... po prostu nie mogę przestać myśleć o następnych pokoleniach. Tych niewinnych, pozbawionych skazy, mężczyznach i kobietach. Mamy dać im wiedzę? Jak jakiś dar? Ted, rozmawialiśmy już o tym. Wiesz, że Apollo ma ponad 3000 zabezpieczeń. To nie jest dar, to choroba. Oni są lekiem, a my chcemy przekazać im naszą chorobę. Naszą chorobę? Nie, nie wolno, ale nie jest za późno. Jeśli dokonamy poświęcenia. Ted, wcale nie musi tak być. Zrobiłem to, Samino. Jakieś 3 minuty temu. Wyczyściłem Apollo. Już go nie ma, żadnej kopii. Poświęcenie? Żadne poświęcenie, tylko kulturowa czystka, ty szalona mento. Tysiące lat cywilizacji. Przykro mi. Naprawdę przykro. Ale czasem, by chronić niewinnych, ktoś musi zginąć. Uwaga, awaria. Zrzut atmosferyczny. Czyli za tym wszystkim mimo wszystko stoi zawsze Ted Faro, jak samo jego roboty. On zabił ich wszystkich. A zatem to dlatego. Dlatego zostaliśmy uwięzieni w błogosławionej niewiedzy. Chciał niewinnej przyszłości, pozbawionych skazy. Chyba nie widział rzezi w pierścieniu. Wszystko, co ci ludzie osiągnęli, cała wiedza, którą posiedli przedwieczni, przepadła, zmieniona w pył, starta w proch. Dokładnie jak sami Alfa. Nie w pył. Kiedy zamknęły się włazy, a ich prochy rozwiał wiatr, powrócili do świata, który stworzyli. Świat, w którym żyjemy, jest pomnikiem tego, za co oddali swoje życie. Pomnikiem niepamięci. Nie pamięci, Silence. Nadziei.
Okej. Zdobądź główne obejście. Główne obejście. Takie małe. Musisz tylko zabić nim Hadesa. No dobrze, ale kwestia teraz się oczywiście wydostania z tego miejsca. Postaraj się tam nie spaść. No, chciałbym. Główne obejście nie obchodzi grawitacji. Miałem spać czy nie spać? Miałem nie spać, to wiadomo, nie? Dobra. Wzięliśmy to główne obejście, wzięliśmy. Dobra, w takiej sytuacji... Musimy powrócić do warsztatu Silence'a. Jak doskoczyć? Postaraj się tam nie spaść. Główne obejście nie obchodzi grawitacji. Trzymaj się, trzymaj się. Praktycznie głęboka ta dziura. Czy my tu jesteśmy w stanie wejść do góry? Czy nie? Czy musimy znaleźć inną ścieżkę? Nie wiem, postaramy się coś znaleźć. Gdzie mamy iść? Mamy iść wyżej, prawda? O, spadłem. Dobra. Raczej nie widzę stąd wyjścia. O, wyszedłem z tego. Ale czemu my idziemy w tym kierunku, a nie w drugim przeciwnym? My teraz się wracamy. Nie, ja chcę wrócić w drugą stronę. Tak, ja bym chciał tam wrócić do góry. Czyli tutaj coś jest. Dalej, wspinę się ilą. Jeszcze jedno ogniwo. Ale do czego służy? Czy być może przekonamy? Udało się. Znaleźliśmy drogę. Teraz do góry. No,
może niepotrzebnie zmienialiśmy stronę. Wejść tylko wyżej. Okej, jesteśmy. To ty. Przez chwilę. Co? Nasza wspólna podróż dobiegła końca, Aloy. Ale nim odejdę, chyba powinienem ci opowiedzieć resztę historii. Mów dalej. Jakiś czas temu przyznałem, że byłem związany z zaćmieniem. Ale nigdy nie wyznałem pełni mojej winy. Tak naprawdę byłem tu od początku. To ja odkryłem Hadesa, uwięzionego w zniszczonym tytanie. I służyłem mu. Co? Obiecał mi wiedzę i dał ją. Nie masz pojęcia, jaką wiedzę. Co chciał w zamian? Współtworzyłem zaćmienie. Sfabrykowałem kult, armię fanatyków. Czemu mówisz mi to teraz? Bo musisz to wiedzieć, żeby wygrać. Kiedy znalazłem Hadesa, od razu zapytał mnie o iglicę. Nie o południk. O iglicę. Jak myślisz, dlaczego? Bo to Gaja stworzyła iglicę. Którą część Gai? Minerwę. Moduł deszyfrujący. Gaja zbudowała iglicę, aby nadać kody, które dezaktywowały roboty Faro. Wyłączały ich przetwornice biomasy. Hades chce wysłać nową transmisję, aby obudzić maszyny, żeby na nowo pożarły cały świat. Tak. Opierając się na zdobytej wiedzy, wyciągnąłem te same wnioski. Więc zaćmienie, wskrzeszone roboty Faro, to tylko narzędzia. Armia do zdobycia iglicy. Tak. Hades chce po raz kolejny zniszczyć całe życie. Chyba, że go powstrzymasz. Musisz mi powiedzieć wszystko. Hades, zaćmienie, wszystko. To długa historia, Aloy. No to zaczynaj. Zaczęło się od Focusa, znalezionego w starych ruinach, tak jak u ciebie wiele lat temu. W moim przypadku był bardzo uszkodzony. Tliła się w nim tylko iskra życia. Długo go studiowałem. Próbowałem naprawić, aż w końcu udało mi się. Zupełnie nowy wymiar postrzegania, tuż przed mymi oczami. Wtedy coś odkryłem. Słaby sygnał. Ktoś czegoś poszukiwał, dokładnie tak jak ja. Pokrewna dusza, nie ma co? Podążałem do źródła sygnału. To był zniszczony tytan, pogrzebany wśród dżungli klejnotu. Więc myślałeś, że to tytan? Stara machina? Nie wiedziałem, co myśleć. Widziałem taką maszynę wcześniej, choćby na Kurhanie. Ale ta była inna. Ona wciąż żyła. Gdy ją znalazłem, nie mówiła, ale przywróciłem jej głos. Tak rozpoczęła się wymiana wiedzy. Chciała wiedzieć wszystko o naszym świecie, o plemionach i maszynach. Ale to iglica najbardziej ją interesowała. Czego chciało się dowiedzieć o iglicy? Jej dokładne położenie. Ukształtowanie terenu. Kto ją kontroluje? Tymczasem Hades zdradził mi wiele szczegółów o pradawnej technologii. Nakazał mi znaleźć i naprawić więcej fokusów. Wkrótce miałem już kilkadziesiąt sztuk. Dość na skromną armię. Przynajmniej dla jej dowódców. Nie dbałem o to. Tyle się nauczyłem. Fizyka, algebra. Nie masz pojęcia. A Kardża Cienia? Jaka jest ich rola? Wojna domowa u Kardża była szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Tak uważasz? Nie zgadzam się z tobą. Tak. W jedną noc stali się wygnańcami i pragnęli odzyskać święty południk. Przez religię byli podatni na manipulacje.
Wystarczyło przedstawić Hadesa jako podziemny cień z ich wierzeń. Więc tak, to była okazja. Zorganizowałem spotkanie Bahawasa z Hadesem. Hilis też tam był. Tak powstało zaćmienie. Wszystko dla odzyskania świętego południka. Ale Hadesa nie obchodzi południk. Ciebie też nie. Żyjemy w świecie upadłych miast i zaginionych plemion. Jedno mniej, jedno więcej. Poza tym byłem zbyt zajęty tworzeniem sieci fokusów wedle specyfikacji Hadesa. To było niesamowite wyzwanie. Zwłaszcza z modyfikacjami, które wprowadziłem samodzielnie. Miałeś okazję, by ich szpiegować. Tak. Byłem na tyle głupi, żeby służyć Hadesowi. Ale nigdy na tyle, żeby mu ufać. Zainstalowałem tylną furtkę, jak nazywali to pradawni. Tajny dostęp, pozwalający śledzić wszystkie działania i wiadomości. Co sprawiło, że go zdradziłeś? Przecież nie wyrzuty sumienia. Co prawda, zacząłem się martwić, gdy zaćmienie uruchomiło starego robota. Dzięki moim urządzeniom. Zapytałem Hadesa o jego zamiary. Trochę późno. To prawda. Przestałem już być użyteczny. Gdy zakończyłem pracę nad siecią fokusów, Hades wezwał mnie, by przekazać nagrodę. Chwilę potem usłyszałem, jak skazuje mnie na śmierć. Odtąd nieustannie uciekam. Kiedy wpisałam się w te plany? Skąd ta wspólna ścieżka? Kiedy Olin cię spotkał. Wykryto zagrożenie systemu. To przykuło moją uwagę. Rozkaz zabicia dzikiej dziewczyny Nora? Dlaczego Hades miałby to robić? Ale potem zobaczyłem, że ta dziewczyna nosi fokus i jest łudząco podobna do wielkiej uczonej Starego Świata. Hilis działał szybko. Myślałem, że nie żyjesz. A potem wykryłem twój fokus. Wewnątrz góry Nora. Im dłużej cię obserwowałem, tym bardziej byłem przekonany, że jesteś ważna i użyteczna. Dzięki tobie mógłbym w końcu odkryć sekrety Ziemi. Poprzysiągłem zrobić wszystko, aby ci się powiodło. Reszta, jak mawiali, jest historią. Zrobiłeś wiele złego, Silence. Ale później starałeś się to naprawić. Nie odkupiłeś swoich win, ale próbowałeś. Dla jasności, Aloy, zrobiłbym to jeszcze raz. Może kilka zabezpieczeń więcej, ale zasadniczo to samo. Serio? Chyba nie uczysz się na błędach. To cała historia. Reszta należy teraz do ciebie. Weź lancę. Przymocuj do niej główne obejście, a uzyskasz aplikator. Wtedy wystarczy tylko podejść do czaszki Hadesa i to wbić. Tak jest. O, nie ma sprawy. Science! Dokąd pójdziesz? Gdzie indziej. I wszędzie. Jest jeszcze tyle do odkrycia, zanim nasz świat się skończy. A to wszystko? To oczywiście twoja sprawa. Okazało się, że to i tak twoja własność. Ja byłem tylko intruzem. Okej, musimy to czepić. Urządzenie do lancy.
Okej, co dalej? Muszę ostrzec Króla Słońca przed atakiem. Terent wybierał się do pałacu. Może załatwi mi audiencję. Słuchajcie, mamy tutaj... dwie misje. Możemy sobie tutaj rozpatrzeć, więc mamy na ziemię graniczne nadejście cienia. Ja myślę, że tutaj sobie możemy, nie możemy wykonać, dopóki okej, dopóki zagadka śmierci Eksy nie została rozwiązana, Erden i Król Słońce będą zbyt zajęci, żeby poświęcić uwagę zakorzeniu, jakim jest atak na iglicę. Czyli musimy tutaj, musimy tak czy tak wykonać tutaj misję główną, żeby wykonać główniejszą misję. Oczywiście to wszystko w swoim czasie. Na dzień dzisiejszy kończymy już ten odcinek, jeśli wam się spodobał. Widzimy się oczywiście już za chwilę w kolejnym odcinku. Póki co ja się z wami żegnam i mówię wam cześć i czołem.